Zamachnie z racji swojej wystawy stałej, to nie było powiedziało, że mamy 150 tysięcy ludzi, ale co jakiś czas otwieramy nowe wystawy czasowe. I bardzo się cieszę, że tą wystawą, którą otwieramy dzisiaj, zwłaszcza jest do tej pory znałem te fotogramy w takich niewielkich formatach, które były drukowane w Anonimie i fascynowały mnie jako historyka, jako źródło wiedzy. Tak naprawdę nie źródło wiedzy o dawnej Polsce i Żydach w dawnej Polsce, którzy wybudowali synagogi, ale jako źródło wiedzy o Polsce współczesnej, czy Polsce współczesnej przez ostatnie 70 lat. Wydaje się, to jest fascynujący materiał. On jest dużo głębszy niż to, co ja w nim mogę wyczytać, powiem tak, że spędziłem swój czas. Przyglądając się tym zdjęciem, znajdując kolejne rzeczy niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ale to nie tylko z tego powodu, tytuł wystawy jest taki właśnie, jak Państwo widzą. Nie będę o niej opowiadał, bo nie jestem odwiedzał, chcę tego Państwa teraz jeszcze serdecznie przywitać i oddać głos mojej koleżance, wicedyrektorze Ancie. Mam wrażenie, że chodzi mi tak łatwiej. Serdecznie Państwa witam też w swoim imieniu. Nazywam się Jolanta Gumula, jestem zastępcą dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ja się bardzo cieszę i mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Państwa i zaprosić do oglądania tej bardzo ciekawej i bardzo ważnej, moim zdaniem, wystawy. Właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, właśnie tutaj ta wystawa ma, naszym zdaniem, niezwykły sens, ponieważ dotyka tego, czym my się zajmujemy. My przypominamy historię tysiącletnią obecności Żydów na ziemiach polskich i jej, teraz można powiedzieć, nieobecności. Dwa cykle Wojtka Wilczyka mówią właśnie o tej pamięci, czy też właściwiej byłoby powiedzieć niepamięci, albo pamięci trudnej, pamięci niezawszechcianej, pamięci często wypieranej, a bardzo często jeszcze nieprzepracowanej. Jeśli zobaczą Państwo, myślę, że część Państwa już na pewno widziała cykl Niewinne oko nie istnieje, na tak zwany pierwszy rzut oka, widać tam dokumentacyjne fotografie uwieczniające synagogi w Polsce. Niby wszyscy wiedzą, tak, że te synagogi są, czym były. Niby wszyscy wiedzą, że one zmieniły funkcję, ale ta pamięć, mamy wrażenie, że jest trochę wybiórcza, że jest trochę zawężona, że jest często nie tak oczywista, jakbyśmy być może my tutaj w tym miejscu chcieli, że za tymi synagogami, które dzisiaj są domami kultury, w najlepszym przypadku sklepami, hurtowniami, stoi jakaś historia. I jeszcze raz powtórzę, niby o tym wiemy, ale czy wszyscy na pewno zdajemy sobie realnie na co dzień sprawę, że stali za tym ludzie, że ktoś się wybudował, ktoś się tam modlił, stały za tym obyczaje, religijność, historia każdego z osobna, których już nie ma i co się z nimi stało. Niby wiemy, tak? Byli i zniknęli. Ale ta pamięć, czy też właśnie niepamięć, w nawiasie niepamięć, to jest właśnie to, co staramy się przepracowywać, staramy się o tym opowiadać, staramy się o tym przypominać. Dwa cykle, bo też drugi. Na pierwszy rzut oka inne, przedstawiające graffiti, murale, bardzo agresywne najczęściej hasła fanów, kibiców piłki nożnej, też są w zasadzie o tej pamięci i niepamięci. One, myślę, że mogę powiedzieć, stały się przezroczyste. Sama się, powiem Państwu, złapałam na tym, że także dla mnie one tak wrosły w tkankę miasta i w tkankę budynków, że ja sama często przechodzę obok nich, stało się dla mnie czymś normalnym, bo są. Ale polecam, wczoraj to zrobiłam z Arturem Tenikowskim i Ewą Witkowską, będąc wieczorem oglądając jeszcze wystawę, polecam Państwu postać przynajmniej naprawdę 15 sekund, myślę, wystarczy wśród tych zdjęć, które dokumentują graffiti, murale z antysemickimi często, najczęściej hasłami.
z tym dźwiękiem werbli, które tam Państwo usłyszą, no wrażenie może być naprawdę przerażające, że po tym, co się wydarzyło na ziemiach polskich, o tym wszyscy wiemy, to wciąż gdzieś podskórnie egzystuje, to cały czas jest. Niby to widzimy, ale nie widzimy. I właśnie o tej pamięci, nie pamięci, są te dwa cykle, które, jak mówię, bardzo się cieszę, że właśnie tutaj możemy prezentować, bo samo nasze miejsce jest także o tej pamięci i niepamięci. Wszyscy Państwo wiedzą, że znajdujemy się na terenie byłego getta. Coś tutaj było. Wszyscy wiemy co. Tego już nie ma. Teraz jest muzeum, w którym staramy się właśnie tę historię przypominać. Historię, to brzmi tak wąsko, ludzi, konkretnych ludzi, konkretne obyczaje, zwyczaje, ich życie. I dlatego tak bardzo się cieszę, że właśnie tutaj mamy tę wystawę i tak bardzo pasuje nam ona właśnie do misji i do tematu, którym się zajmujemy. Przekażę teraz głos Arturowi Tańkowskiemu, który jest kuratorem tej wystawy. Bardzo dziękuję i zachęcam oczywiście do pytań.